Jezu, zobaczcie jaki smutny dzień. Nie wiadomo, co z tym dniem zrobić, gdzie tu jechać na te ryby teraz, bo no tak, jeszcze dobrze nie zamarzła, aby wejść na lód, ale miejmy nadzieję, że zaraz zamarznie. No, Wisła wysoka, poprzymarzane już jakieś stawiki, niestawiki. Ja tak naprawdę tu już się cieszyłem, że będzie za chwilę wiosna, a tu taka niespodziewanka, moi drodzy, no nie, nie, niestety. A czemu tu się dzisiaj zebraliśmy w tym miejscu? No, bo tak stwierdziłem, że nagrałem jakiś materiał sklepowy na swój kanał, bo dawno, dawno nie było. Tym bardziej, że jest okazja, ponieważ przyszły w końcu wlepki na łodzie. Wlepki zaziorowe. Proszę bardzo, wyglądają identycznie jak matomiarka. No, matomiarkę to pewnie widzieliście. Przepraszam, bo tu jest poprzestywana. Robiłem akurat zdjęcia do takich fajnych rzeczy, które poprzychodziły, ale to Wam pokażę jutro, a może nawet dzisiaj Wam pokażę. Oto zaraz. Tak. No, Ma to miarkę zaziorową, widzieliście. 130 cm, 23 cm szerokości. A to jest wlepka. No wlepka, to jest 130 cm. Na łódkę, tak jak, tak jak chcieliście. Taka wlepka kosztuje 29 zł. Tak. I co jeszcze mogę Wam szybko powiedzieć, że, no, ponieważ jest znowu zimno, moi drodzy, zrobiło się znowu zimno. To mamy sporo takich, znaczy może już nie sporo, bo tak naprawdę to ostatnie sztuki, które zostały z zimówki, jeśli chodzi o ciuszki Norfina, o przeróżne skarpetki, o, o ocieplacze, o bieliznę. Tak, to są, to są ostatnie sztuki, to wszystko jest w bardzo dobrej cenie, tak samo jak w bardzo dobrej cenie mamy końcówkę kombinezonów zimowych, więc jak chcecie sobie w dobrej cenie kupić, to zapraszam. A, a my odwiedzimy chłopaków tam na zapleczu, zobaczymy co w ten smutno-wędkarski dzień robią i co tam przygotowują, aby tak smutno nie było. Już wchodzimy. Proszę bardzo. Jak to mówią, praca, praca w re. Piotrze, co ty, co ty nam przygotowujesz? Co, co ty robisz tam teraz na, ze sklepem internetowym? Kategoryzuję wielkość. To weź, włąc. pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż, bo tu, tu musimy Piotra pochwalić, bo w końcu będzie to, czego nie było w naszym sklepie internetowym. I się wiele osób na to yy, skarżyło, czyli oczywiście to jest w przygotowaniu cały czas. Chodzi o filtry, o filtry. No i tu teraz zobaczcie, co Piotr nam przygotował. Tu mamy tak, mamy producenta, ale tutaj jest tak, wielkość gum. Można sobie wybrać y, po wielkości gumy, znaleźć produkty, y, długości wędek, y, gramatury wędek, od do. od do ciężary wyrzutu, rozmiary powrotka 1000, 2000, 2,5 itd., itd. No i ogólnie pracujemy? Znaczy, no, pracujemy no, Piotr pracuje. Tu zobaczcie, tu jest Piotr i proszę dla Piotra zostawić łapkę w, w górę, bo wykonuje pracę od której Paweł mówi, że tytaniczną, tak. Ja próbowałem tego typu rzeczy robić tu przez półtorej godziny, bo na początku nie było komu i powiedziałem tak: ja się prędzej zabiję niż będę to robił. Paweł, a ty mógłbyś coś takiego robić? W życiu, za żadne pieniądze. Za żadne pieniądze, co nie? No ja, ale za ja to. Ja podziwiam Piotra za nerwy i, yy, i wiedzę Bożą, ale trzeba mieć do tego Ale Piotr to lubi. Piotr, Piotr, lubisz to. Bardzo. Lubisz? <grym> ja Piotr, to, to teraz sobie pomyślę, no. co Piotr jeszcze tam może <grym> lubić, kurde. on... Um, no dobra. Skoro Piotr tak to lubi, no po co się pchać tam przeszkadza? No cóż to. <grym> Co to, co to jest, Paweł? Sepciu, tu będziemy teraz prowadzali do sprzedaży larwy. Larwy larwiątka. Jest ku temu bardzo dobry okres, żeby niebawem zacząć na takie rzeczy łowić. A takie macie e, Tak, tu mamy dwa rozmiary larwy Żylenicy. 20... No to tego jeszcze nie było gramy. 25 mm i 40 mm, i mamy dwa rozmiary larwy ważki. 26 mm i 46 mm, i ja już tutaj. Tak, przepakowując to już oczami wyobraźni, widzę, jak tam pod nurt rzucam, i tak z nurtem lewitująco taką larwę, spuszczam i taki pstrąg 60 cm siada. 60 cm. No i dzielimy się wtedy filetem. A widziałeś film kogutka? Jak mu troć usiadła na, na, ma, na małego małego muszę, muszę nadrobić. Zaraz. No wyją, wyjął kogutek, gratulujemy. Zaraz wam, te, zaraz wam te gumki pokażę też. A tu jeszcze jest ciekawostka. Pamiętacie z targów e, e, gwoździe? Gwóźdź programu. No to moi drodzy, gwoździe będą jutro e, już w sprzedaży. Ciekawy temat. Ja myślałem, że, że ciężko będzie w tym świecie gum coś nowego pokazać, a to ja szczerze to nie widziałem wcześniej tego gwoźdźka. Ciekawy jestem, jak to będzie się zachowywało. No. A weź tak, jeszcze popyrgaj, i jedną, bo ja próbuję Trzy zdjęcie ziesz, zrobić no, nie, na dziga, na, na czeburażkę. No, może, a, a no tego, zobaczymy. Tego klepaka tu można odgryźć, i już samą wtedy ladał się bawić. Także tak. na pewno jakieś zastosowanie dla tego znajdziemy. Ciekawy temat. I myślę, że ryby też tego nie widziały. No i mamy tu kilkanaście kolorów, i tak to prze, przeparcelowujemy. Już przygotowujemy do sprzedaży, i chyba od jutra będzie można. Tak. Tak, czyli, czyli od jutra gwoździe będą w sprzedaży i te wszystkie nowe larwy. Ja Wam powiem, że jak zobaczyłem to na targach, na targach rękodzieła na Evolution, to stwierdziłem, że mus, muszę to mieć, koniecznie muszę, muszę to mieć w sklepie. Tak więc od jutra. A czy my coś mamy tutaj? Czy my coś tu mamy? Zobaczcie, dtt dwójeczki na to powalczył kogutek. No. O, kogutek nam się rozbrykał, co? Dobrze, niech łowi. Niech łowi jest w formie, jeszcze pesel mu na karku nie ciąży, więc niech walczy, niech korzysta z życia, jak to się, jak to się mówi, bo czasami kogutek mi ma marudzi, a, Sebek, kurda, bo, już bo ja z wjazdu na wyjazd i w ogóle i tak dalej. Mówię, kurda, chłopaku, zapierdzielaj, masz trzydzieści parę lat, zapierdzielaj, bo bo za 10 lat ci się tak nie będzie chciał. Jak, ja, jak ja mam wyjazd taki, że przykład, bo, bo miałem tak, yy, dwa, dwa lata temu na przykład, że jechałem na tydzień, wracałem na dwa dni i znowu jechałem na tydzień, co nie? Na wyjazd. Tu, tu do Szwecji, tu gdzie indziej. O, ja już po pierwszym wyjeździe byłem tak zmęczony, że. No. A tu są yy, tu są, Tu są larwiątka, bo już sobie robię zdjęcia tych przynęt. Yy. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? No, mamy jest też sporo podlodówki. Jak sobie wejdziecie w kategorie, w kategorie podlodowe to zamówiliśmy, to zamówiliśmy to, moi drodzy. Jak się zrobiło zimno, i się zaraz zrobiło ciepło. Tak więc trochę tej podlodówki jeszcze u nas, u nas zostało coś tam, coś tam znajdziecie jak najbardziej. No. Tak więc przygotowujemy się do sezonu, czekamy, no nie wiem, chyba na lód. Tak naprawdę. Ja już sobie saneczki wyciągnąłem. Wyciągnąłem z, z, z góry. Jak to się tam na górze nazywa? No, z takiego, co tam nad drzwiami od pokoju jest. Jak się nazywa na górze od Pawlacza? O, wyciągnąłem mu saneczki. Co wyjąłem? No saneczki wyjąłem z pawlacza. A, bo przymroziło. No. no. To teraz tak przymroziło. Minus 5, minus 7 w nocy i, i przez najbliższe 10 dni prognoza, prognoza się nie zmieni. Jacek do mnie już dzwonił, czy na lód Ale jestem już gotowy. Będzie, tak? Grane? Tak, tak, tak. Czy jestem gotowy na lód? Powiedziałem mu, że już się przygotowuję, więc odpalę łowi z lodu w ogóle? Nie. nie. Też... Ale może kiedyś jakby tak przycisnęło na 3 miesiące srogą zimą, to pewnie człowiek by nie wytrzymał i spróbował. No, nie chciałbym eee, w sobie zimną czymś. No, prawie 30 lat temu mówiłem ostatni raz na lodzie. 30 Tam lat? lat temu. No to. 6-7 lat. To masz y, dużo do nadrobienia, tak naprawdę. Y, moim zdaniem. Marcinku! Tak? O, ty z lodu wracasz teraz, tak? Tak, byłem na, na lodzie. I co biorą? biorą. Cały <laughs> czas biorą. Ja łowisz z lodu w ogóle? Y, czasami łowiłem. Aha. Jak mnie tata zabrał, to łowiłem. Aha. No ja tutaj specjalizacji jakieś, jeśli chodzi o lód. Dużej nie mam, łowię tylko i wyłącznie okonie, narzuczki, ale to pewnie wiecie, widzieliście nieraz na, na filmach. No i to, no i co, a jakie plany na, na ryby w na najbliższym czasie? Na pstrągi. Na pstrągi lecisz? Tak. Ale my chyba, jak będzie cieplej, to odrobinkę. No, troszkę przelotki teraz mogą zamarzać, także trzeba trochę poczekać, aż ta podło pogoda się zrobi na plus. No i pięknie. Tak więc widzicie, taki film troszeczkę. Abyśmy przypomnieli o tym, że, że jesteśmy, aby się o nas nie, nie zapomnieli, jak to się mówi. No to wszystko no, na dzisiaj. A następny film, oczywiście, sklepowy na, na kanale zadzior SKLEP Wędkarski Zadzior na YouTube. Tam się nad tymi wszystkimi nowymi robaczkami na sklepie bardziej pochylimy, bardziej je omówimy. To sobie będziecie mogli jutro obejrzeć. Ja Was zapraszam również na mój kanał o, po, o jedzeniu do Syta. Kanał nazywa się W Trasie do Syta. Pewnie już widzieliście, jak nie to Was, to was zapraszam. O, o, i muszę prospina zamówić, bo strasznie przerzedzi, przerzedziło. No dobra moi drodzy, no tak sobie, no tak sobie po, pogadaliśmy, ja wiem, że ten film był taki taki zapychacz trochę, ale. Kurczę, najgorzej, jak się nic nie dzieje, właśnie. Ja lubię, jak się dzieje, jak... ale się o, zaraz się będzie działo: no bo targi, targi rybomania przed nami, więc się zaraz będzie działo. więc tej nudy tutaj będzie jeszcze tylko parę dni i zacznie się kotłować. Ja lubię te emocje, to wszystko, bo to mnie napędza i trzyma przy życiu, jak to się mówi. Dobra, moi kochani, no to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Hej.